O moim powrocie do PWC zadecydowały tak naprawdę trzy kwestie. Lider, projekty i zmiana. Myślę, że tęsknota za ludźmi, za tą atmosferą, która panuje w biurze. Brakowało mi atmosfery, stylu pracy i chyba trochę tęskniłem też za klientami przede wszystkim. Dostałem propozycję z powrotu do PWC i decyzja była dla mnie bardzo prosta. Po urodzeniu pierwszego mojego syna szukałam trochę czasu na taką bardziej większą elastyczność, ale obiecałam sobie wtedy, że jak już odchowam troszeczkę moje dzieci, to wrócę do PWC. Także to było po prostu dotrzymanie obietnicy, którą złożyłam sama sobie. Do PWC wróciłam do innego zespołu. Wróciłem do tego samego zespołu. Wróciłem do tego samego zespołu, jest to zespół Energy Transition. Wróciłam do PWC do tego samego zespołu, zespołu marketingu. Wróciłem do innego zespołu. Po wielu latach w finansach i księgowości wróciłam, żeby łączyć pod jednym dachem, można powiedzieć pożenić nawet, finanse i IT. I tak naprawdę tym się zajmuję do dzisiaj. Wróciłem do zespołu wyceń i modelowania finansowego na stanowisko dyrektora. Wróciłem na stanowisko menedżera, wcześniej byłem asystentem. Ja wróciłem na stanowisko wyższe, bo odchodziłem jako menedżer, w tej chwili jestem wicedyrektorem. Odszedłem z PWC jako starszy konsultant, natomiast wróciłem jako menedżer. Mówiąc szczerze, swoboda leczenia jest super. Przyjście do biura, spotkanie się z zespołem. PWC jest bardzo dobrze zlokalizowane, więc dla mnie ogromną wartością jest to, że mogę łatwo dojechać do biura i z niego wrócić. Pytanie, kim jest konsultant, i dowiedziałem się, że konsultant jest osobą, która przychodzi do firmy, to prosi o zegarek, po czym mówi ci, która jest godzina i na koniec poprosi, żebyś za to zapłacił. Jedno, co mogę powiedzieć, to to, że bardzo lubię wraz z moim zespołem czasami sobie przypominać takie różne żarty na temat konsultingu. Nie musi być dzisiaj, byleby przed wyjściem z pracy. Ale to, co jest ważne, tutaj chyba tego się już nie stosuje. Nawet na pewno.